人に勝って咲いた花火を見てた。きっとまだ終わらない夏だ。曖昧な心を。アニョハセヨ、witam was na moim kanale w kolejnym filmiku. I dzisiaj przychodzę do was z kolejnym challenge'em, czyli będę przez cały dzień dzisiaj jeść pomarańczowe jedzenie. Tego filmiku nie widziałam na YouTubie, jak ktoś je pomarańczowe jedzenie, więc chciałam się wyróżnić, słuchajcie, i nagrać pomarańczowe jedzenie, a nie czerwone i różowe. Więc byłam znowu w Auchanie i znowu drugi raz w tygodniu, żeby kupić jakieś jedzenie w danym kolorze. Więc myślę, że bez przedłużania chodźcie ze mną na zakupy, bo nagrywam tam skrawki, więc bez przedłużania chodźmy. Jestem właśnie teraz na napojach i szukam jakichś pomarańczowych napojów. Jesteśmy właśnie na chipsach i szukamy jakichś pomarańczowych chipsów, ale myślę, że jakieś znajdziemy, bo jest ich dosyć dużo. Myślę, że to będzie pomarańczowe, bo tak już jadłam to i myślę, że to będzie, więc miejmy nadzieję. Jesteśmy teraz na butelkach z wodą, tak, dokładnie tak. I kupujemy pomarańczowe jedzenie, chociaż chyba woda nie jest pomarańczowa, więc... Powiem wam, że się tak jaram, ponieważ wyszło słońce. Więc jak to u mnie bywa, zaczynam od śniadanka i słuchajcie, mamy pomarańcze. Tak. I mamy oczywiście jogurt, bo jak to by było, jakbym nie piła na śniadanie jogurt. Więc pijemy jogurt, brzoskwinia, mango, bakoma tym razem. I pomarańczkę. O tak. Ups. Więc słuchajcie, ja tą pomarańczkę muszę iść i przekroić, bo chyba tak ją wątpię, że zjem. Ale zaczynamy od jogurciku. I mamy oczywiście jogurt. Pomarańczowy. Jest pomarańczowy. Pyszne. Naprawdę pyszny. W ogóle jakbyście wiedzieli, to jest brzoskwinia i mango, jest naprawdę, naprawdę dobry. Jest też w kolorze pomarańczowym, nie wiem jak wam to pokazać, ale tak... No jest. Boję się wylać, słuchajcie. Nie chcę wylać sobie tutaj, więc... Ale musicie mi ufać na słowo, ale jest pomarańczowy. Więc słuchajcie, lecimy sobie z tą pomarańczką, więc idę ją właśnie teraz pokroić. I zaraz do was wrócę. Okej, słuchajcie, mam już troszeczkę późniejszą godzinę i mam ochotę na tego lizaczka, więc sobie go teraz otworzymy i poliszemy. Tak? Powiem wam, że naprawdę dawno nie lizałam takich lisaków i za bardzo nie wiem, jak to się już robi.
naprawdę w porządku ten lisek, więc mogę wam go polecić, taki w miarę okej, dobry. Powiem wam, że od tego lisaka mam aż klejące usta i dawno nie miałam takiego uczucia, bo dawno jadłam lisaka, więc naprawdę, naprawdę fajnie jest powrócić do tego dzieciństwa. Wróciłam sobie na dwór i teraz będę jeść niknanksy, nie wiem jak to się nazywa, ale są to takie orzeszki w takiej skorupce. I to jest takie pomarańczowe, więc jest git. Cześć Ola! Niedawno z dworu i po tych orzeszkach zechciało mi się pić, więc mam Fantę pomarańczową. Kocham Fantę, więc bardzo cieszę się, że mogę ją pić. Kocham Fantę, to po prostu życie, więc cieszę się, że mogę spędzić ten dzień z nią. Okej, jestem teraz z Agnieszką na desce i przyjechałyśmy sobie w fajne dosyć miejsce. Więc mamy tutaj żelki o smaku pomarańczowym z frugą. Mamy soczek Scooby-Doo multivitaminę, więc on prawdopodobnie będzie też pomarańczowy. Mamy mentosy, którym Agnieszka zje pozostałe kolory, a ja zjem tylko pomarańczowe. Mamy jakieś tutaj cukierki, tymbarka, multivitaminę, jakieś draszetki też o smaku pomarańczowym i tyle. Znowu naszykuj rączkę. O, kotorek! Nie, znowu różowy, trzymaj, trzymaj. Jest twój czas. Jest pomarańczowy. Nareszcie. Próbuję pokryć, ale nie daję rady. Jak wrażenie? Twardy. No. Mi się ząb prawie włamał. Jak fajnie się bawisz? Okej, słuchajcie, teraz będziemy jeść obiad dosyć późno, ale to nic, nic. Ugotowałam sobie obiad i jest to makaron z czerwonej soczewicy plus... czekajcie, jak to się mówi? Sos pomidorowy. I do tego dla ozdoby wzięłam wam natkę pietruszki.
ale ją zaraz wyjmę, tak wiecie, żeby było ładnie. No i co? Tak sobie ugotowałam sama, ale pewnie dziwicie się, bo nie wiem, czy widać, ale w kamerze jakby ten makaron jest wyblaknięty. No ale pewnie widzieliście, że on był pomarańczowy, ale ponieważ to, że się chyba go rozgotowałam troszeczkę, ponieważ zajęłam się sosem, ale to nic. Więc uwaga, próbujemy. W ogóle, znaczy nie wiem, czy to w ogóle nazwać można spaghetti, tak szczerze, bo to nie wygląda jak spaghetti. No ale okej, spróbujemy. Osobą trochę wybredną, więc nie dziwcie się, ale jakoś to mi tak, no tak średnio, powiem wam, średnio, więc no nie wiem, czy bym zjadła to drugi raz, może jakby ktoś to może lepiej ode mnie zrobił, to myślę, że tak, jakoś przyprawił lub coś, ale chyba przeze mnie to nie wyszło. Chyba ja bardziej zupy wolę gotować niż to. Mamy już późną godzinę, z tego powodu jest takie światło, jakie jest, czyli słabe. Więc teraz będziemy testować jeść pomarańczowe żelki z frugo. Super, mi się. Więc pomarańcza marakuja. Jej. Jak pewnie wiecie, już mamy dosyć wieczór, więc mnie już tak entuzjazm nie rozpiera aż tak bardzo, ale staram się być wesoła, więc to są jakieś plusy. Więc mamy żelki. Oczywiście będzie moje mlaskanie przy żelkach, ponieważ nie umiem ich pogryźć. Mamy takie po prostu misie. O kurde, jakie twarde. Oceniam tak, no tak dobrze w miarę, no nie za żelkami, tak średnio, średnio powiem wam, średnio. Oglądam sobie kolejny odcinek Shadowhunters i to już chyba ostatnia scena, tak jakby jak coś jem, więc mamy Cheetosy, te pizze Rini, tak? Chyba tak, no. Okej, kochani, myślę, że to już koniec na tym challenge'u, bo już mamy godzinę, słuchajcie, po 21:00. Ja zamierzam oglądać 2 odcinki Shadowhunters i one trwają po 40 minut, więc chciałabym się z nimi wyrobić, słuchajcie. Więc myślę, że już jestem tak najedzona, że już nic nie tchnę. Oprócz fanty. Więc no, to tyle. Pamiętajcie o łapeczka w górę, o subskrypcji na dole, o komentarzach, bo rozdaję wam serduszka. No i co, do zobaczenia już w kolejnym filmiku i bye!